wspomniałem o motywie motoryzacyjnym i zapadła lekka konsternacja. Gwoli wyjaśnienia, nie będziemy mówić o twoim codziennym zajęciu, tylko o utworze, który powstał w hołdzie. Musisz sam opowiedzieć tak naprawdę o tym, co zrobiliście wraz z Tobiasem, Manu. No to tak, to od drugiej strony. Mieliśmy okazję zrobić remix dla polskiej artystki Natalii Safran, która wydała tutaj album w Polsce. I ten album będzie teraz wydany w Stanach i jeden z jej kawałków trafił jako tytułowy kawałek do hollywoodzkiego filmu Hours, czyli Godziny, gdzie występuje, jest to ostatni właśnie film Paula Walkera, który zginął w wypadku samochodowym dosłownie kilka dni temu. Także no nie ma jeszcze planów wydawniczych. Na razie jest to kawałek, który będzie promowany przez producentów filmu. Jest kręcony teledysk także przez ekipę, która kręciła film. Ale oryginał, czy tam z waszym remiksem? Oryginał. Tylko, że dopiero teraz go kończę. Także to same wydanie oryginału będzie w przyszłym tygodniu. I przy okazji będzie promowany też nasz remix. I oczywiście planujemy wydanie, ale jeszcze się tym nie zajęliśmy do końca. Jest to bardziej w takim deepowym stylu i to będzie raczej jeden z ostatnich wolnych deepowych numerów spod mojej ręki. Dlaczego? No właśnie ostatnio bardziej grubujące tech house'owe rzeczy i takie właśnie. A jeszcze wracając do tego utworu, skąd pomysł na remix do tego akurat utworu? Czy jest to związane jakby z twoją pasją? Bo jednak coś z tą motoryzacją u ciebie jest, tak? Pasjonujesz się wyścigami samochodowymi. No kiedyś startowałem w rajdach samochodowych, także tutaj z motoryzacją zawsze byłem blisko. Rodzina prowadzi też serwis Skody Salon, także wszyscy jesteśmy blisko z kółkiem.